Witajcie w Kuchni Kwasiora. Jakiś czas temu bawiłem w masarni u Kuby Lisa na kawce. No i pijemy tą kawkę, rozmowa płynnie się toczy, no i zeszło na temat burgerów. A jakże. No i rozmawiamy. Kuba się mnie pyta, kwasior, słuchaj, a czy jadłeś kiedyś burgery z przepony wołowej? Myślę, słuchaj, no wiele tych burgerów się robiło, chyba jeszcze więcej jadło, ale z przepony nie kojarzę, żebym coś takiego jadł. No i Kuba mówi, to słuchaj, to ja Ci taką przeponę załatwię, wypróbuj i jak przepis Ci się spodoba, nakręcisz o tym film. Mówię, dobra, spoko. Spróbowałem, zakochałem się w temacie. To jest właśnie przepona wołowa. Taki mały, cienki kawałeczek mięsa, tu wrzawa pod płotem, przepraszam, ktoś chodzi, chyba czai się na burgery, które zaraz zrobimy. Tak czy inaczej, to jest właśnie przepona wołowa i teraz w myśl zasady, że im mięsień więcej pracuje, to jest bardziej ukrwiony, bardziej dotleniony, a tym samym smaczniejszy. Co najbardziej pracuje u krowy? Jęzor i ogon. Ona cały czas tym rusza miele, więc te dwa kawałki to jest petarda smaku. Ale przepona, mówi Kuba, przecież krowa cały czas oddycha, ta przepona cały czas zasuwa, pracuje, więc jest szalenie smaczna i szalenie wyjątkowa w swoim smaku. I teraz, zrobimy dzisiaj burgery z przepony wołowej. Jeśli nie próbowaliście tego przepisu, a chcielibyście, dzwońcie się z masarnią Lis, zamówicie, oni Wam dostarczą przeponę pod Wasze progi, będziecie mogli wykorzystać ten przepis. Proponuję na początek użyć po prostu 100%, nie rozcieńczać tego żadnym innym rodzajem, czy też gatunkiem mięsa, przepona i to wszystko. I teraz, żeby te burgery były naprawdę wyjątkowe smaku, to tą przeponę posiekamy. I to spowoduje, że włókna mięśniowe nie będą przemielone, porwane, jak to w wypadku maszynki do mielenia mięsa, tylko będą przesiekane, czyli będą zamknięte. Każdy kawałeczek to będzie taki miniaturowy stek, tak można by powiedzieć. Czyli koncepcja elegancka. Będziemy jeszcze potrzebować naprawdę prostota składników, bo chciałbym wydobyć tutaj jak najwięcej smaku przepony w tym burgerze. Nie chcę tego niczym zbyt mocno przytłamsić. Będziemy więc potrzebować ogórki kiszone, mogą być w zastępstwie korniszony, cebula czerwona, biała, żółta, jaką tam wola, ser. W tym wypadku jest to cheddar pomarańczowy oraz cheddar biały. Dalej mamy składniki na sos, majonez, musztarda, chrzan oraz ketchup. Wszystko w mniej więcej równych proporcjach. Z przypraw proponuję użyć jeno soli oraz czarnego pieprzu. Ja dziś miast czarnego pieprzu użyję swojej przyprawy z mora. Do kupienia na kuchniakwasiora.com. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Wpadajcie na zakupy. Jest tutaj bowiem poza czarnym pieprzem odrobina chili, lebiotki, pieprz kubeba, pieprz syczuański. Także mamy podkręcony czarny pieprz. Super sprawa, jeśli zaś jej nie macie, to tak jak mówię, sól oraz czarny pieprz, ale nie ten taki drobniusieńki mielony, nie ten pyłek, tylko ten taki młotkowany, nieco grubszą fakturę ma. No i dobra, zaczynamy od tego, że przeponę wołową musimy przesiekać na drobne kawałeczki. Noc najeżoną gwiazdą zbiorami, jezioro nuci melodię lata, pajęczą nicią serca oplata, nicość zaklęta w ogień. Wziąłem dymiącym licho przegrane, miodem i winem serca rozgrzane, księżyca dłonie nagość przykryją dziś. Dobrze, teksańska masakra jest tutaj już posprzątana, nie doprawiamy mięsiwa teraz. Zrobimy to tuż przed smażeniem. Także wyjeżdża ono na bok i zrobimy teraz sos, a robi się go szalenie prosto. Mianowicie wszystkie te składniki mieszamy w jednej misce. Fiku miku i sos jest gotowy. Dobra, zabieramy się teraz za burgery. W tym właśnie momencie należy je doprawić solą oraz czarnym pieprzem lub z morą, w której ta sól już się znajduje. Formujemy burgery i wrzucamy. Ja dzisiaj będę je grillował na płycie. Można na ruszcie, można na patelni, jeśli będziecie to robili w domowym zaciszu. Tu nie ma praktycznie żadnej różnicy. No i pięknie, grillujemy je teraz tyle minut, jakie są grube. Te są dosyć cieniutkie, myślę 2 cm, więc 2-2,5 minutki na stronę.
przekręcam je, kładę ser, znowu 2-2,5 minuty, aby ser się roztopił, góra ładnie doszła i burgery będą gotowe. Sos mi leci wszędzie po rękach, ale tak właśnie ma być. Burger sikany ręcznie z przepony wołowej jest już gotowy. W tym kotlecie mamy upchniętych pełno malusieńkich steków, w których zamknięty jest smak. Smak bardzo niezwykły, bo smak przepony wołowej. Coś niesamowitego. Prostota składników również jest tutaj kluczem do sukcesu. I sos podkreślający całość. Nie mówię już nic więcej, bo nie mogę po prostu się powstrzymać. Róbcie sobie takie burgery i kosztujcie, jak one są niezwykłe. Pozdrawiam, do zobaczenia, trzymajcie się, hej! Uah!